Witajcie kochani na Tarot Esme i witajcie w czytaniach na nowy rok numerologiczny. No i właśnie 3 września dopiero co rozpoczął się ten nowy rok numerologiczny 2025, czyli 9. Energia dziewiątki będzie spływać na wszystkie wibracje, czyli będzie oddziaływać na poszczególne wibracje numerologiczne, będzie przynosiła to, co dziewiątka zazwyczaj przynosi, czyli właśnie porządkowanie różnych spraw, podejmowanie ważnych decyzji, takich zamykających decyzji, bardzo często tego, będziemy się skupiać na tym, co chcemy już zostawić w przeszłości. Oczywiście ważną energią będzie każda inna energia związana właśnie z danym rokiem, w którym dana liczba będzie przebywała, a wszystkie liczby numerologiczne będą przebywały tak jakby w swoich domach, czyli jedynka będzie w jedynce, dwójka w dwójce, trójka w trójce i tak dalej. Tutaj, kochane dwójeczki, będziemy patrzeć na Was, na Wasz pobyt w drugim roku osobistym. No, bardzo jestem ciekawa, co karty pokażą. Będę używała talii Ancestral Path Tarot. Będzie też przesłanie z kart pozytywnej kreacji i będę ciągnęła jeszcze kartę daru tego roku z talii Delightseers Tarot. Ok, no dobrze, to zobaczmy, co tu dla Was się pokaże. Dwójeczki, kochane. Co dla dwójek? Dwójek będących w drugim roku cyklu osobistego. Co dla dwójek? Osoby, które są w drugim roku cyklu osobistego. Zobaczmy. Co dla dwójek? Dwójek w drugim roku cyklu osobistego. Główna energia tego roku. Król kielichów. No, dwójka. Okej, para. Teraz tak, co będzie Wam pomagać? Czwórka mieczy. Co może przeszkadzać? Dziesiątka denarów. I rezultat albo rada, dwójka kielichów. No to jest rok dwójki właśnie. Dwójka kielichów to jest rok dwójki. Dokładnie. Okej. Z przełożenia macie dziewiątkę denarów. Teraz zobaczmy, co się tutaj u Was pokaże. Co się u Was tutaj pokaże z kart pozytywnej kreacji na rok dwójki, dla dwójek w dwójce. Karta wytchnienia. W niedługim czasie czeka Cię zasłużony odpoczynek. Bardzo ciekawe, bo czwórka mieczy też mówi o odpoczynku. No i zaczynam łapać tutaj, o co będzie Wam chodziło. A kartę daru roku na samym końcu będę jeszcze patrzyła. No dobrze, kochani. Wchodzicie sobie w dwójkę i energię macie króla kielichów. Tutaj mamy króla Artura na tej karcie. Energia króla kielichów to jest energia otwartego serca, czystego serca, odważnego serca, jeśli chodzi o uczucia, ale też dojrzałego serca. Czyli to, co czujecie, to, co będziecie czuć, to będzie najwyższy poziom właśnie energii związanej z uczuciami. Tutaj jest oczywiście miłość, ale też ta miłość bezwarunkowa i do siebie, i do innych istot i osób, prawda? Więc też tu wspaniała energia. Jest to też, Król Kielichów też jest energią, on ma po prostu moc uzdrawiania właśnie poprzez serce, z przestrzeni serca, z przestrzeni uczuć. Ta inteligencja emocjonalna, która jest właśnie kwintesencją tej karty, będzie przynosiła Wam też cierpliwość. Będziecie też czuć taką większą stabilność dzięki temu, że nie będą Wami targały takie wichry po prostu związane, no jakby to powiedzieć, z jakimiś, nie wiem jak to określić,
bo tutaj nie chodzi o wichry namiętności, bo aż mi się tutaj tak, aż mi się tak na, nasuwały na język, ale tutaj bardziej chodzi o jakieś wątpliwości, że tego nie będzie. Tutaj nie pojawiają mi się żadne wątpliwości. Bardziej tu właśnie widzę taki mądry sposób patrzenia na uczucia i nawet jeżeli coś się powiedzmy nie układa w danym momencie, bo czasami tak jest, że żeby było dobrze, to czasami musi być czasami trudniej, to w takich momentach wy to po prostu będziecie widzieć, będziecie potrafili spojrzeć właśnie w taki mądry sposób na różne sytuacje, czy to uczuciowe, czy po prostu w relacjach. No bo król kielichów tutaj, on właśnie przybiera taką postać trochę takiego opiekuna, takiego dyplomaty, prawda, który widzi wszystko i jest tolerancyjny, jest właśnie taki otwarty. Wspaniały. Oczywiście dla niektórych dwójek ta karta może po prostu mówić o partnerze, o pojawieniu się takiego dojrzałego, wspaniałego mężczyzny lub kobiety, bo to jest tutaj, no nie będziemy patrzeć na płeć, ale właśnie osoby, która jest taka dojrzała, która jest idealna do związku. Więc wspaniała, wspaniała energia. Co wam w tym wszystkim będzie pomagać? Mamy czwórkę mieczy. Powiem tak, przede wszystkim spokój. Spokojnie, to tylko rok dwójki. Spokojnie, kochani. Tutaj macie też wytchnienia. W niedługim czasie czekacie zasłużony odpoczynek, czyli ja bym powiedziała, podchodź do tego wszystkiego, jakbyś był gdzieś właśnie na wakacjach, jakbyś miał teraz sobie odpocząć. Czwórka mieczy jest też czasami kartą izolacji, ale ja bym tutaj nie mówiła, żebyście się izolowały. Nie, raczej nie. Raczej bym powiedziała tutaj tak. Zachowaj spokój w tym, co się będzie działo właśnie w obliczu tych dojrzałych energii związanych z uczuciami, które mogą się właśnie pojawić, prawda? I też czwórka mieczy na przykład mówi, co ci będzie w tym pomagać, czyli na przykład medytacja, różnego rodzaju na przykład rytuały związane z relacjami. No bo tutaj bardzo wychodzą wam te relacje, bardzo. No, także ważne, żebyście, kochane dwójeczki, w tym wszystkim zachowały właśnie taki spokój. No i też, jeśli macie coś na przykład do uzdrowienia z przeszłości, jakieś dawne związki czy coś tam, to żeby to pozamykać, zakończyć. Coś, co mogłoby przeszkadzać wam w nowych energiach. Prawda? To tutaj właśnie odizolować się wtedy od tego, co było. Zostawić to po prostu za sobą. Teraz tak, kolejna rzecz, która tutaj się pojawia u was, to macie dziesiątkę denarów na pozycji no, negatywu, prawda? To, co może wam przeszkadzać. A w negatywie dziesiątki denarów zazwyczaj pokazuje się zbytnie patrzenie na to, czy partner jest wystarczająco nadziany, że tak kolokwialnie powiem. Oczywiście to też jest ważne, czy jest samodzielny i tak dalej, ale w negatywie dziesiątki denarów za bardzo patrzymy za jakimiś luksusami, czy to jest ktoś na przykład, więc tutaj nie patrzcie na to, nie słuchajcie tutaj tego brzęku monety, bo w dziesiątce denarów ten brzęk monety jest, no, on bywa złudny, po prostu bywa złudny, więc na to zwróćcie uwagę, żeby nie iść za tym za bardzo, za jakimś takim układaniem sobie życia tylko i wyłącznie odnośnie osoby majętnej i tak dalej. A jeśli by nie chodziło tutaj o pieniądze, to też warto zwrócić uwagę, bo w tym roku mogą się pojawić takie sytuacje, że na przykład rodzina przyszłego partnera, partnerki na przykład może nie do końca być przychylna. I to może gdzieś tam przeszkadzać. Jednak dwójka kielichów w rezultacie, rezultat rada, będzie mówić, a to jest tak przepiękna karta, słuchajcie, ona tutaj będzie właśnie mówić, że miłość zwycięży, prawda? Druga rzecz, jako rada, dwójka kielichów, to nie słuchaj innych, słuchaj i patrz w oczy partnera.
bądź blisko. Wchodź po prostu w bliskość, prawda? W taką prawdziwą, żeby poznać tę drugą osobę, żeby się jej nauczyć. No. Więc wspaniałe tutaj energie się dla Was pokazują. No. Też tutaj bardzo ważną energią jest, jeszcze pod spodem macie kartę kochanków, no. Dziewiątka denarów, która pojawia się z przełożenia i ja ją tutaj, kochani, widzę jako takie spojrzenie osoby doświadczonej, takiej dojrzałej, która z jednej strony przede wszystkim trzyma się tego, co właśnie takiego poczucia własnej wartości, które sama reprezentuje sobą, prawda? Więc nie będzie też lecieć na jakieś tam inne sytuacje. No, także tutaj pamiętajcie, żebyście same miały poczucie własnej wartości w tym roku i czuły się komfortowo, ale też właśnie, żeby w tym wszystkim zachować też jakąś swoją integralność, prawda? Jakiś rodzaj niezależności, pomimo właśnie takiego zakochania i tak dalej. Zakończcie, co macie zakończyć, otwórzcie się na nowe, słuchajcie swojego serca, słuchajcie też osób, które właśnie będą się, które mogą się właśnie dla Was pojawić. Może będzie to właśnie wymarzona osoba, w której oczach będziecie się przeglądać. No i kochani, zobaczmy, bo tutaj pytam się zawsze, co jest darem tego roku dla Was. Na pewno też miłość, ale jeszcze coś się tutaj dodatkowego pojawia. Zobaczmy. Oczywiście jeszcze tutaj dodam jedną rzecz, że dla jednych osób mogą to być uczucia, prawda? Ale dla innych ta cała sytuacja też może pokazywać sprawy zawodowe. Dlaczego o tym mówię? Bo na przykład dwójka kielichów może oznaczać jakąś spółkę, po prostu dogadanie się z kimś. Król kielichów może oznaczać Wasze zrozumienie, co naprawdę chce robić zawodowo i pójście w to. Zakończenie starych spraw, pozamykanie, zostawienie za sobą przeszłości i otworzenie się na te nowe rzeczy. Po jakimś tam odpoczynku być może uświadomienie sobie, że zasługuje na to, na to, na to, prawda? Że chciałbym w swoim życiu właśnie rozwijać się zawodowo w jakimś konkretnym kierunku i wtedy też tutaj szukanie osób, z którymi się dogadam. Więc i też na przykład może być tak, że dwójka kielichów też może być jakąś rozmową o pracę, gdzie ludzie w końcu sobie podają ręce i mówią: tak, to jesteś mój pracowniku, prawda? Jesteś mój szefie. Więc to też tutaj w ten sposób może. Tam, gdzie są stałe związki, to oczywiście wiadomo, nie będzie, nie muszą tutaj pojawiać się od razu jakieś nowe relacje. Więc w ten sposób też na to warto spojrzeć. Ale zobaczmy, co jest tutaj darem roku dla Was. Co dla dwójek jest darem tego roku? Co dla dwójek jest darem tego roku? Czwórka kielichów. No, ja mam tutaj takie wrażenie, że po prostu się przebudzicie. Że po prostu się przebudzicie. Czwórka kielichów mówi o takim momencie, w którym mamy szansę przebudzić się z jakiegoś może trochę znudzenia, z jakiejś apatii, z jakiegoś takiego myślenia, że ach, to już nigdy już chyba to nie nadejdzie. Na przykład wymarzony związek, czy wspaniała praca, czy coś takiego. I też ja mam takie wrażenie, że darem tego roku może być dla Was to, że zaczniecie zauważać te rzeczy, które do tej pory nie których nie zauważałyście. Po prostu, kochane dwójeczki. Że życie Wam podtykało, pokazywało Wam znaki. Tu idź, ale wyjście, nie wiem, to życie to takie jest. Wiecie? Także tu jest taka, tym darem właśnie Wasze, darem na ten rok jest świadomość właśnie, że życie jest pełne znaków. Że jest pełne informacji, pełne darów dla nas. Jeżeli tylko się rozejrzycie, jeżeli tylko pozwolicie sobie zobaczyć, co życie dla Was ma, to znajdziecie to, czego szukacie. Poza tym też czwórka kielichów może przynosić też dar medytacji i tutaj by wchodziła też w energię czwórki w pewnym sensie.
Więc zwróćcie na to uwagę. Niech ten wspaniały dla Was rok dwójki, kochane dwójki, będzie jak najlepszy. Jeszcze tylko na koniec nadmienię, że będę robiła również czytanie dla jedenastek mistrzowskich, więc dla Was będzie, kochane jedenastki, osobne czytanie, ale jeśli rezonuje z Wami to czytanie, to też również bierzcie to czytanie. Wszystkiego dobrego, kochane dwójeczki. Zapraszam, jeśli poczułyście to czytanie, że, jeśli Wam się podobało, zarezonowało z Wami, zapraszam do lajkowania. Miłe będą też wszystkie komentarze. Udostępnianie tego filmiku, może znacie jakąś dwójeczkę, która by chętnie to czytanie przytuliła. Zapraszam, wysyłajcie. No i też, jeśli zaglądacie do mnie od dawna, a jeszcze nie subskrybowałyście mojego kanału, to też będzie mi, kochani, bardzo miło, bo widzę w statystykach, że połowę osób, które zagląda na mój kanał, no nie jest moimi subskrybentami. Bardzo będzie mi miło. Zresztą kanał też wtedy jest bardziej polecany, jak więcej ludzi go ogląda, a bardzo bym chciała też z tym, co robię, dotrzeć do większej liczby osób, bo może czekają na taką informację, na taki przekaz. Wszystkiego dobrego, trzymajcie się ciepło i do usłyszenia w kolejnych czytaniach. Pa!